Stare cegły ze ściany budynku przy ulicy Chrzanowskiej zaczęły spadać na drogę dojazdową do prywatnych posesji. Na skutek zgłoszenia w sprawie walącego się pustostanu na miejsce przyjechali strażacy, którzy zabezpieczyli niebezpieczne miejsce. Do oględzin budynku zawezwano instruktora nadzoru budowlanego, który zdecydował, aby usunąć wszystkie ruchome części muru, które mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla osób poruszających się w okolicy. Służby na miejscu ustalają faktyczny status prawny budynku i zdecydują, czy będzie on dopuszczany do dalszego użytkowania.